Simba, król lew. Odcinek 40. Spotkanie. No chodź, musisz zażyć lekarstwo. Nie, nie, nie. Owinęłam je pysznym bananowym liściem i teraz jest dobre. Nie chcę. Hej. Zanieś mnie do niego. Powoli. Pokazać ci magiczną sztuczkę? Gili, gili, gili. A psik. Stare sztuczki nadal działają. Najważniejsze, żeby pacjenci lepiej się poczuli. Alex, ile to jeszcze potrwa, zanim wszyscy wyzdrowieją? Trudno powiedzieć. Każdego dnia zgłasza się do mnie nowa osoba. Potrzebujemy kilku dni odpoczynku. To miejsce jest idealne. Mamy świeżą wodę, drzewa, trawę. Masz rację. Zostaniemy tu 3 dni. Cudownie. Cieszę się, że to słyszę. Zawiadom resztę. Hej, Simba! Alex powiedziała, że zostajemy tu 3 dni. Stało się coś? Jelonku, zbyt wiele zwierząt jest rannych, potrzebują odpoczynku. W takim razie możesz poszukać lwicy. Pewnie też o tym pomyślałeś. Skąd wiesz? Wszyscy wiedzą. Co o niej myślisz? Jest śliczna. Na co czekasz? W takim razie idę jej szukać. Jeśli chcesz, to mogę ci pomóc. Chodź. Trochę się denerwuję.
Słyszałem, że zostajemy tu 3 dni. Może już koniec bitwy. Alex, nic ci na ten temat nie mówiła? Słyszeliście dobrą nowinę? Zostajemy tu kilka dni. Tu jest mnóstwo wody i trawy. I ślad ślicznej lwicy. A więc dlatego Simba chce tu zostać? Gdzie jest lwica? No właśnie. Musi gdzieś tu być. Mam nadzieję, że Simba tym razem niczego nie zepsuje. Na razie niewiele z nią rozmawiam. Cały ranek szukałem lwicy, ani śladu. Zniknęła. O nie. Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. Pewnie gdzieś odpoczywa. Wąż ma rację. Ona też ma za sobą długą drogę. Lecę dalej szukać. Uważaj. Nie cierpię Simby. Przegraliśmy, panie. Ale pewnie wkrótce będzie miał pecha. Najbardziej denerwuje mnie ta jego pewność siebie. Musimy go dorwać. Tylko jak, panie? To ty powinnaś to wiedzieć, hieno. Ale tobie, panie, nigdy nie podobają się moje pomysły. Może słonie by nam pomogły? Tak, panie, ale słonie są po stronie Simby. Moglibyśmy namówić słonie, żeby stanęły po naszej stronie. Rozumiem. Moglibyśmy wykopać tunel i podkraść się do Simby. Nie, to nie jest dobry pomysł. Zróbmy listę. Czego? Listę naszych wojsk. Zastanów się. Jestem wyczerpany. Dzień dobry, lwico. To ja, Kanarek. Jestem przyjacielem Simby. On cię szuka nad rzeką. Chce się z tobą zobaczyć. Jak masz na imię? Farna. Jak to możliwe, że Simba nie powiedział nam, jak masz na imię? A może nawet ciebie o to nie spytał? Nie. Ostatni raz, jak go widziałam, przegonił mnie. Simba chciał cię ochronić. Ochronić przed niebezpieczeństwem. Mogłaś wpaść do jednej z pułapek zastawionych przez tygrysa. Simba to zrobił dla twojego dobra. On jest bohaterem. On cię naprawdę kocha. Simbie jest teraz smutno, ale gdybyś chciała... Opowiedz mi o nim, kanarku. Jaki on jest? Jest prawdziwym królem. Jest odważny i sprawiedliwy. Troszczy się o wszystkich w królestwie. Robaki? Nie. Krokodyle? One też są po stronie Simby. Wściekłe pszczoły? Konie? Jelenie? Kruki? Króliki? To jest to. Króliki? Nawet gdyby były po naszej stronie, do niczego by nam się nie przydały. Chyba że jako obiad. Siedź cicho. Nie wiesz, że króliki nie nadają się do walki? Zaraz ciebie wyślę do walki. Chciałam tylko pomóc. Miałem na myśli wściekłe pszczoły. Niech tylko dorwą i urządlą Simbę. Simba! Patrzcie, robi się już ciemno. Chmury tak szybko poruszają się po niebie.
Masz rację, Balu. To wygląda na chmury. Pierwszy raz widzę coś takiego. Chudy, patrz. Śpię. Słyszycie? Słyszycie to bzyczenie? Tak. Jakie chmury wydają z siebie takie dźwięki? Jesteście pewni, że to nie odgłos chrapania Chudego? Nie wiem, co się dzieje, ale to nie wygląda dobrze. Co o tym sądzisz, Balu? To brzmi jak rój pszczół. Dokładniej mówiąc, to brzmi jak rój dzikich pszczół. O nie! Uciekajmy! Do jeziora! Czerwony alarm! Wskakujcie do wody! Tym razem to nie moja wina. Już dawno nie jadłem miodu. Simba, chodź szybko! Czerwony alarm! Atak wściekłych pszczół! Potrzebujemy twojej pomocy! Pospiesz się! Simba bardzo chce cię zobaczyć. Pewnie zrobił to celowo. Co, kanarku? Rozbił nad jeziorem obóz. Oto i on. Nareszcie. Dokąd on pobiegł? Świetnie. No i co teraz? Dlaczego nie mogą normalnie porozmawiać? Dokąd idziesz? W ogóle go nie obchodzę. Nieprawda. Na pewno coś musiało się stać. Simba nie jest mną zainteresowany. Sprawdzę, co się stało. Pomocy! Tu nie chodzi o miód. Szybko! Wskakujcie do wody! Mamusiu! Kryj się! Simba! Hurra! Uratowałeś małego słonia przed pszczołami. Powiem lwicy, żeby uważała na nie. Polejcie je wodą. Udało ci się, Simba. Już ich nie ma. Sokoły, przepędźcie pszczoły.
Farna, zaczekaj. Simba zaraz do ciebie przyjdzie. Po co? Zawsze ode mnie ucieka. Nieprawda. To dlatego, że... Wściekłe pszczoły, uciekaj. Do wody. Ratunku, zaatakowały nas pszczoły. Polecę po pomoc. Nareszcie się spotkali, aż miałem ochotę zaśpiewać. Teraz na pewno częściej będziemy widywać Farnę. Nie zmyślasz tego? Powinniście mi dziękować, a nie wątpić w moje słowa. Dzięki mnie Simba i Farna są razem. Jesteśmy ci wdzięczni. Opowiadaj dalej. Na czym skończyłem? Simba uratował Farnę przed wściekłymi pszczołami. Wtedy ich oczy spotkały się i wyznali sobie miłość. Udało się. Chodźcie, poznacie Farnę. Dobry pomysł. Farno? Hej! Nie bój się, trzymam cię. Już dobrze.
Farno, w imieniu nas wszystkich chciałbym powitać Cię bardzo serdecznie w naszym gronie. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Cieszę się, że przyszliście tu powitać przyszłą królową, moją ukochaną Farnę. Czy Tygrys będzie chciał zepsuć tę wspaniałą chwilę? Przekonacie się o tym w następnym odcinku.